Dobrze, tylko powiedz mi, co zrobił Andrzej, czyli Andrzej Wrona, że postanowiłaś z nim po pierwszym spotkaniu kontynuować tę znajomość? To jest w ogóle śmieszna akcja, ale ja, kurczę, nigdy chyba o tym nie mówiłam. Dawaj. No więc zaczęło się od tego, że ja przez przypadek wpadłam na jego profil na Instagramie. I sobie weszłam na ten profil. Dobra dupa. Zobaczyłam dwa filmiki, które mnie strasznie rozśmieszyły. Jeden to jest, jak śpiewa w samochodzie. Zdziwiło mnie, że ma taki dobry głos i że ma taki dobry słuch. A drugi filmik to chyba była jakaś akcja, że to wszyscy robili, że wychodzili z samochodu i w tym samym czasie tańczyli do jakiegoś takiego hitu. I to też mnie zdziwiło, że tak dobrze się rusza. I parę dni później się do mnie odezwał mój znajomy, z którym mieliśmy robić taką wyprawę na Kilimandżaro, taką charytatywną, celebrycką, że chodziło o to, żeby znaleźć jak najwięcej takich twarzy, które byłyby mocno rozpoznawalne i żeby zrobić właśnie całą akcję charytatywną wchodzenia na Kilimandżaro. I to nie doszło do tego, ale wtedy on mnie poprosił, że miał już fajną ekipę dziewczyn, ja też tam miałam iść. Ale brakowało mu fajnych chłopaków. I ja wtedy powiedziałam, nie wiem, no to może, nie wiem, do Jankesa napisz, do Musiała, mówię, nie wiem, do Wrony. On mówi, o super, to znam Jankesa, znam Musiała, a Wronę znasz? No, to obserwujemy się od tygodnia na Instagramie, no, mogę powiedzieć, że znam. Mówi, to napisz do niego. I faktycznie ja mu wtedy wysłałam... Zaproszenie na Kilimandżaro. Tak, filmiki po prostu. Wysłałam mu filmiki na Instagramie, że cześć, wiem, że się nie znamy, ale jest taka akcja, czy masz ochotę, żeby pojechać. No. To długa historia, myślałam, że to był grom z jasnego nieba. Nie, i potem się po prostu on powiedział, że nie może i dwa dni później się spotkaliśmy na tej imprezie i on jakby przez to, że ja już do niego napisałam, on do mnie podszedł i się przedstawił na żywo i przegadaliśmy półtorej godziny. I tyle. I potem jakoś pisaliśmy ze sobą i po tygodniu mnie zaprosił na randkę, ale ja nie sądziłam, że on mnie zaprosi na randkę, bo ja strasznie z niego cisnęłam pompę. W sensie w ogóle, w ogóle mi nawet nie przyszło do głowy, że pójdę z nim na randkę. W sensie, a jeżeli on mnie zaprosi na randkę, to byłam pewna, że on będzie pewny, że ja go wyśmieję. Gdzie był grom? Gdzie był grom? Ja myślę, że ten grom się dorodził. My strasznie długo randkowaliśmy. Mhm. Naprawdę. Całe 3 tygodnie. Nie, dłużej. 3,5. Wiesz, ale to bo my się spotkaliśmy co 2 dni i tak dalej. No, nie wiedziałam, że tyle można się całować.